Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Bronisław Komorowski rozpoczyna przedwyborczą ofensywę i prezentuje swój nowy spot, w którym wyraźnie dzieli Polaków na dwa obozy, racjonalny i radykalny. Z kolei Andrzej Duda otwiera Bronkomarket i przestrzega przed strefą euro, w której jak najszybciej chce znaleźć się Bronisław Komorowski. Przed wyjazdem na Podlasie Bronisław Komorowski zaprezentował swój pierwszy spot wyborczy. Chcemy Polski, która łączy, a nie dzieli. Polski zgody, a nie konfliktu. Prezydent zarówno w spocie, jak i dzisiejszym artykule napisanym specjalnie do Gazety Wyborczej przekonuje, że podstawowym wyborem, przed jakim stoją Polacy, jest wybór między Polską racjonalną, a Polską radykalną. Będę też rozmawiał o tym ważnym podziale i przekonywał do wizji Polski racjonalnej. Polski racjonalnej, która chce kompromisu. W spocie przygotowanym przez sztab Bronisława Komorowskiego symbolem Polski radykalnej jest krzesło, którym próbowano zakłócić jeden z wieców prezydenta. To polaryzowanie społeczeństwa, mówi Andrzej Duda, kandydat PiS na prezydenta. Pan prezydent Komorowski i jego współpracownicy próbują dzielić Polaków. Mówią o zgodzie, a próbują dzielić Polaków. I to jeszcze próbują dzielić Polaków według kryterium, czy ktoś się zgadza z panem prezydentem, to wtedy jest racjonalny, a jeżeli się nie zgadza z panem prezydentem, to znaczy, że jest radykalny. W podobnym tonie wypowiada się lewica. Polska radykalna czy racjonalna to fałszywy wybór, wskazuje Tomasz Kalita, rzecznik sztabu kandydatki SLD Magdaleny Ogórek. Od prezydenta obecnego po 5 latach kadencji oczekujemy tego, że będzie stał ponad podziałami politycznymi, a niestety w ostatnich tygodniach obserwujemy, jak prezydent Komorowski staje na czele Platformy Obywatelskiej i staje się prezydentem jednego z obozów. Spot Bronisława Komorowskiego nawiązuje do przekazu wyborczego Donalda Tuska z 2011 roku, ale jak ocenia politolog profesor Piotr Niwiński, jest on nietrafiony z punktu widzenia prezydenta. Podział społeczeństwa, rzeczywiście już kiedyś widziany oczami Donalda Tuska, Polska w budowie, budujmy Polskę, a nie kłóćmy się, ten element się nie sprawdził i powtarzanie go dzisiaj, wskazywanie go po raz kolejny prowadzi do sytuacji w zasadzie ośmieszenia kandydata. Po raz kolejny Bronisława Komorowskiego punktował dziś jego główny rywal Andrzej Duda, który otworzył Bronkomarket. Ceny w tym sklepie są o wiele wyższe, bo płaci się tu w euro. Ma to zilustrować sytuację, w jakiej znaleźli się nasi sąsiedzi Słowacy, którzy mają europejską walutę. Pan prezydent, jego obóz polityczny chcą wprowadzać Polaków do strefy euro. Na dzisiejszym poziomie polskich wynagrodzeń, kiedy najniższa emerytura to ponad 800 zł, co oznacza, że polski emeryt przy przeliczniku w granicach 4,12 za euro, 4,20 za euro będzie otrzymywał około 200 euro na miesiąc emerytury. Andrzej Duda, który jest przeciwny euro w Polsce, przypomniał, że jedną z pierwszych decyzji Bronisława Komorowskiego w 2010 roku było złożenie projektu konstytucji umożliwiającego zastąpienie złotego euro. Kampania prezydencka znalazła się na półmetku. Wyborczy sondaż TNS Polska wskazuje, że na Bronisława Komorowskiego zagłosowałoby dziś 41%, a na Andrzeja Dudę 24% Polaków. Magdalena Ogórek ma 6% poparcia. Adam Jarubas, Janusz Korwin-Mikke i Paweł Kukiz mają 2% poparcie. Janusz Palikot i Wanda Nowicka zanotowali wynik 1%. Od stycznia Komorowski stracił 11 punktów procentowych poparcia, a z kolei Duda podwoił swoje notowania. Wydaje się, że na tyle umocniła się sytuacja Andrzeja Dudy i na tyle sztabowcy Bronisława Komorowskiego, no niestety zaniedbali ten początek kampanii, że rzeczywiście te szanse, może nie powiem, zrównały się, ale rzeczywiście stworzyły taką sytuację, że raczej z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy mówić, że dwie tury będą. W czwartek o północy mija termin na dostarczenie do PKW minimum 100 tysięcy podpisów koniecznych do zarejestrowania kandydata w wyborach prezydenckich. Do tej pory zrobił to Adam Jarubas, Bronisław Komorowski, Janusz Korwin-Mikke i Paweł Kukiz. Jutro swoje podpisy złoży Andrzej Duda. 1000 ciężarówek w 17 miejscach w Polsce to protest transportowców przeciw opieszałości rządu, który nie potrafi skutecznie rozwiązać palącego problemu firm transportowych. A chodzi o niemieckie prawo i płacę minimalną 8,5 euro za godzinę, którą powinni otrzymywać kierowcy przejeżdżający przez Niemcy.
Takie stawki dla kierowców to bankructwo polskich firm, mówią przewoźnicy. Mazowsze, Podlasie, Dolny Śląsk czy Pomorze to tylko niektóre regiony, gdzie transportowcy zorganizowali dziś protest. Branża jest w coraz większych tarapatach, a wszystko rozpoczęło się od rosyjskiego embarga na żywność. Straciły na tym także firmy przewożące produkty spożywcze na wschód. Tylko w roku 2014 spadek obrotów, spadek przejazdów na rynku rosyjskim obliczamy na 11%. Do tego dochodzą problemy z zachodnim sąsiadem. Niemcy wprowadziły płacę minimalną i żądają od polskich firm transportowych, aby na czas przejazdu przez Niemcy kierowcom wypłacano minimalną stawkę, czyli 8,5 euro za godzinę. To wszystko powoduje oczywiście pogorszenie płynności finansowej, pogorszenie opłacalności przewozów. I dlatego dziś przewoźnicy wyjechali na drogi. W protestach w 17 miejscach w Polsce uczestniczyło około 1000 pojazdów. Rząd o nas w ogóle nie dba, rząd na nas nakłada tylko i wyłącznie podatki. Płać, płać, jeszcze raz płać. W zamian nie ma nic. Właściciele firm transportowych oczekują od rządu rozwiązania problemów, zwłaszcza tych dotyczących niemieckiej płacy minimalnej. Rząd protestuje, rząd prowadzi pertraktacje również ze stroną niemiecką, ale również protestuje w Komisji Europejskiej, natomiast nie ma żadnych efektów. To mocno irytuje przedsiębiorców. Jest wiele spraw od lat niezałatwionych przez rząd. No i po prostu rząd nas ignoruje, nie chce z nami rozmawiać. Było spotkanie, gdzie pani minister po prostu nic nam nie zaproponowała, wręcz powiedziała, że po prostu nie ma czasu i musi zakończyć spotkanie. Jako środowisko nasze przewoźników Podlasia obsługujemy ten rynek zachodni, wschodni, bo na tym korytarzu jej obsługujemy i też żądamy jakichś jasnych, wyraźnych od rządu sygnałów, żeby to wyjaśnili. Strona niemiecka wstrzymała chwilowo wejście w życie przepisów wykonawczych do ustawy o płacy minimalnej. Polscy transportowcy mogą na razie pracować na starych zasadach, jednak ta sytuacja już wkrótce może ulec zmianie. Jak mówi poseł Andrzej Adamczyk, to ewidentna próba wyeliminowania polskich przewoźników z europejskiego rynku. Te rozwiązania praktycznie zniszczą polski sektor transportowy. Przypomnę, że polski transport międzynarodowy to przez lata stworzony przez przedsiębiorców potencjał, jeden z największych w Europie. Polscy przewoźnicy są najsilniejszymi w Europie. Widać, walczą z nimi Niemcy, walczą teraz Rosjanie. Podobnie problem widzą sami transportowcy. Przedsiębiorstwa są dynamiczne, nowoczesne, rozwijające się. Niestety jesteśmy dyskryminowani finansowo ze względu na to, że zdają sobie sprawę z tego, że możemy podbić całą Europę wcześniej czy później. Boją nas się. A trzeba zwrócić uwagę na różnice w prowadzeniu biznesu w Polsce i w Niemczech. Zupełnie mają inne uwarunkowania prowadzenia działalności na terenie swojego kraju niż my. Mają znacznie lepsze warunki, mają lepsze drogi, mają przez to lepszą eksploatację pojazdów. My jesteśmy obłożeni ogromną ilością podatków, które Niemcy nie mają. Komisja Europejska nie zdecydowała jeszcze, czy niemieckie przepisy o płacy minimalnej są zgodne z prawem wspólnoty. Do momentu wyjaśnienia sprawy część kontrowersyjnych przepisów została zawieszona. Jeżeli rząd nie wynegocjuje w Brukseli wyłączenia polskich przewoźników z niemieckich przepisów, już niedługo polskie firmy transportowe znajdą się w tarapatach i będą zmuszone poddać się niemieckiemu prawu. Amerykańscy dragoni już w Polsce. Kolumna 90 transporterów opancerzonych dotarła po południu do Białego Stoku. Tu w jednostce wojskowej żołnierze spędzą noc i jutro przed południem wyruszą w dalszą trasę do Niemiec. To wyjątkowy pokaz obecności amerykańskich żołnierzy w Europie Środkowo-Wschodniej. Oddziały amerykańskiej armii po 3 miesiącach ćwiczeń na poligonach w Estonii, na Litwie i w Polsce wracają do bazy w niemieckim Wilczek. Przerzut wojsk odbywa się drogą lądową, a nie jak zazwyczaj powietrzną, bo dowództwo amerykańskie chce przećwiczyć manewrowanie jednostkami na długich trasach w nieznanym terenie. Przejazd transporterów ubezpieczany jest przez amerykańskie śmigłowce stacjonujące w Mirosławcu. Cała operacja Raid Dragonów kontrolowana jest ze stanowiska w połączonym Centrum Szkolenia Wielonarodowego w Niemczech. Amerykanie chcą też zademonstrować się mieszkańcom miast, w których się zatrzymają. Jutro rano konwojowi będą mogli bliżej przyjrzeć się mieszkańcy Białego Stoku. Do bazy w Niemczech konwój ma dotrzeć 1 kwietnia. Ministerstwo Rolnictwa o miesiąc wydłuża termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. To ma być sposób na poprawę sytuacji rolników. Sami gospodarze mówią, to pozorne działania. Ministerstwo Rolnictwa powinno radykalnie uprościć wnioski, które są bardzo skomplikowane. Ich prawidłowe wypełnianie sprawia rolnikom wiele problemów.
W tym roku wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie odbywa się na nieco innych zasadach niż w latach ubiegłych. Dlatego resort rolnictwa przedłużył termin, do kiedy dokumenty można składać w oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podjęliśmy decyzję, zresztą ten zespół zobowiązał mnie do tego, abym skorzystał z możliwości prawnej, jaka pojawia się w Komisji Europejskiej, na przedłużenie okresu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie przez rolników do 15 czerwca. Takie rozwiązanie ma nieco zmniejszyć napięcie, jakie panuje na wsi. Ale rolnicy mówią, prawdziwym problemem w tym przypadku nie jest termin, a skomplikowanie wniosków. Ja chodzę na bardzo dużo spotkań i wszystkie służby, jak samorządy rolnicze izby, jak normalnie doradztwo, jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji, nikt nie jest w stanie powiedzieć, że zostaje pytanie, czy to jest ostateczna decyzja normalnie, którą możemy już wypełniać wnioski na następną normalnie dopłatę bezpośrednią. Ministerstwo zapowiada, że w oddziałach agencji będzie około 600 doradców, którzy pomogą rolnikom w wypełnianiu wniosków. Minister Sawicki przekonuje, że jego resort rozwiązuje kolejne problemy gospodarzy i podaje przykład tak zwanej sprzedaży bezpośredniej. To też postulat ciągle zgłaszany przez rolników, ale myślę szerzej także przede wszystkim przez konsumentów. To jest sprzedaż bezpośrednia i ta podstawowa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest już w Sejmie procedowana. Projekt przewiduje, że sprzedaż produktów do pewnej kwoty, na razie nie ustalono, będzie nieopodatkowana, a sprzedaż powyżej 150 tysięcy złotych miesięcznie obłożona zostanie 2% podatkiem. W mojej ocenie przyczyny dla protestów ustały. Tego optymizmu ministra rolnictwa nie podzielają protestujący rolnicy. Nadal nierozwiązany jest najważniejszy postulat zgłaszany przez gospodarzy. Mianowicie zabezpieczenie polskiej ziemi przed przejęciami przez zagraniczne podmioty i umożliwienie zakupu gruntów ornych przez polskich rolników po przystępnych cenach. Na dzień dzisiejszy zostajemy do końca marca. W środę jest spotkanie Krajowej Rady Solidarności Rolników Indywidualnych i będzie podjęta następna decyzja. Gender, spojrzenie krytyczne. Pod takim hasłem na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie trwa międzynarodowa konferencja naukowa o tej szkodliwej ideologii. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, otwierając konferencję, podkreślił, że gender proponuje błędną etykę i forsuje ją za pomocą prawa stanowionego, sprzecznego z prawem naturalnym, czyli rozumną moralnością. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, wielki kanclerz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, podkreślił, że konferencja o gender podejmuje niezwykle aktualny i ważny dla społeczeństwa i Kościoła problem. Ideologia gender jest bowiem jednym z groźnych, trzeba powiedzieć, przejawów postmodernizacji współczesnego świata. Wychodząc z fałszywych założeń antropologicznych, proponuje błędną etykę i forsuje ją za pomocą prawa stanowionego, sprzecznego z prawem naturalnym, czyli rozumną moralnością. Ksiądz kardynał, otwierając konferencję, wskazał, że ideologia gender, deklarując walkę z przemocą, stosuje przemoc symboliczną i realną. Wyrazem tego jest chociażby konwencja Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy, której ratyfikacja dokonuje się niestety w Polsce. Kto ma jeszcze trochę zdrowego rozsądku, nie może pozostać obojętny wobec tych zagrożeń, które dotyczą dzieci, młodzieży, małżeństwa, rodziny i szkoły. Konsekwencji społeczeństwa, ale także i Kościoła. Ideologia gender jest groźniejsza od innych ideologii, które pojawiły się na przestrzeni wieków, wskazał ksiądz profesor Dariusz Oko. Niszczy ona samego człowieka i proces jego tworzenia. Jeżeli człowiek jest mocny, to nawet tracąc wszystko potrafi odbudować swój dom, swoje miasto, swoje państwo. Natomiast człowiek zniszczony wewnętrznie, nawet jeżeli miałby wszystkie środki i pieniądze, nic nie zrobi. Człowiek jest najważniejszy. I teraz toczy się walka człowieka. Gender jest kolejną ateistyczną, absurdalną ideologią, którą jednak wprowadza się przemocą, siłą, środkami politycznymi. Ideologia gender jest przeciwko naszej naturze, wskazuje profesor Alina Midro, wybitna genetyk. Jest to karygodne wciskanie nam informacji, która nie ma
pokrycia z biologią, z genetyką i z najnowszymi badaniami o tym, o naszej tożsamości ludzkiej. Kobieta i mężczyzna to my mamy to w sobie. Być kobietą, być mężczyzną jest nieodłącznie wpisane w nasze człowieczeństwo, w naszą tożsamość. Konferencja zakończy się w środę. Wykłady odbywają się w Auli Uniwersytetu Papieskiego przy ulicy Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Organizatorem konferencji jest Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Donbas nadal w ogniu. Separatyści atakowali pozycje ukraińskie w ostatnim czasie 30 razy. Bojówkarze używają ciężkiego sprzętu, który powinien być wycofany z linii frontu. Tak bowiem postanowiono w Mińsku w połowie lutego. W nocy w Odessie doszło do wybuchu w budynku, gdzie siedzibę ma jedna z organizacji, która pomaga armii. Jak informuje sztab operacji antyterrorystycznej w Donbasie, separatyści prowadzą działania militarne wzdłuż całej linii frontu. Atakują żołnierzy ukraińskich, używając moździerzy, wyrzutni rakietowych i czołgów. W okolice strefy buforowej są ściągane systemy rakietowe Grad i Smiercz, samobieżne haubice Goździk i najnowsze systemy obrony powietrznej. Jak informuje ukraiński ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk, separatyści nadal wzmacniają swoje pozycje w niektórych miejscach frontu. Naczelny dowódca sił NATO w Europie uważa, że Zachód powinien rozważyć każdą formę pomocy dla Ukrainy, włącznie z dostawami broni. Czy może to się okazać destabilizujące? Odpowiedź brzmi tak, ale bezczynność również może być destabilizująca. Generał mówi też o niepokojących doniesieniach służb wywiadowczych NATO, które poinformowały o ruchach wojsk rosyjskich na wschodniej Ukrainie. Przez nieszczelną granicę rosyjsko-ukraińską przemieszczają się elementy obrony przeciwlotniczej, sprzęt, zaopatrzenie oraz systemy dowodzenia i kontroli. Tymczasem Ukraina ma zamiar wstrzymać import rosyjskiego gazu od 1 kwietnia. Minister energetyki i przemysłu węglowego Wołodymyr Demczyszyn powiedział, że na razie nie ma konieczności, aby importować gaz z Rosji. Ukrainie bardziej opłaca się sprowadzać błękitne paliwo z państw Unii Europejskiej. Kijów prowadzi rozmowy z Moskwą na temat dostaw. Minister Demczyszyn wyraził nadzieję, że nowa umowa zostanie podpisana w dniach 13-14 kwietnia. Demokratyczna Republika Konga to kolejny afrykański kraj, w którym islamiści rosną w siłę. To drugie pod względem wielkości państwo w Afryce. Według miejscowych mediów młodych Kongijczyków werbuje ugrupowanie Muslim Defense International. Młode osoby trafiają do obozów szkoleniowych na wschodzie kraju. Tam poddawane są ideologicznym treningom, przechodzą ćwiczenia wojskowe i przygotowują się do walki z tak zwanymi niewiernymi. W obozach są także szkoleni przyszli wojownicy z tak zwanego państwa islamskiego, z Kenii, Sudanu i Czadu. Islamiści z Demokratycznej Republiki Konga coraz bardziej zacieśniają współpracę z somalijskimi terrorystami z organizacji Ash-Shabaab, a także z bojówkarzami z Boko Haram. W Kolumbii zamordowano katolickiego kapłana. Ksiądz Fernando Meza Luna jest trzecim duchownym zabitym w tym roku w Kolumbii. Ksiądz Fernando Meza Luna był proboszczem i kustoszem diecezjalnego sanktuarium w Sincelejo na północy kraju. Przed plebanią napastnicy oddali do kapłana dwa strzały. Konający kapłan został obrabowany z rzeczy osobistych. W roku 2014 na świecie zostało zamordowanych 26 zaangażowanych w duszpasterstwo, wśród których są księża diecezjalni i zakonni, bracia i siostry zakonne oraz świeccy. Do zabójstw ludzi Kościoła dochodziło w 15 krajach świata. Liczba ta jest największa od 2009 roku, kiedy to śmierć poniosło 37 osób. To wszystko w tych informacjach dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Zapraszam na prognozę pogody dla Polski. Choć noc nie będzie najcieplejsza, jutro niemalże w całym kraju pojawi się dużo pogodnego nieba. Tylko na północnym zachodzie może wystąpić więcej chmur, ale raczej bez opadów. Na ogół ciepło, od 10 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany z południa, niewielkie wahania ciśnienia, a w południe na barometrach w stolicy około 1011 hektopaskali. A jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach? O tym już za chwilę. Zapraszam.
W środę nadal bez opadów i przez większą część dnia pogodnie. Na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 10 do 18 stopni. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu. Na północy dość silny wiatr od morza. W czwartek pogorszenie warunków pogody. Na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie duże i całkowite z lokalnymi opadami deszczu. Termometry w ciągu dnia wskażą od 10 stopni na wschodzie do 15 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z południowego wschodu.